Cześć. What's up? Dobra. Zaczynam od. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj próbuję z mikrofonem, który jest przyczepiony tutaj, pierwszy raz nagrać filmik, bo za każdym razem nie robiłam tego w ten sposób, tylko nagrywałam przez mikrofon w telefonie. Także dzisiaj pierwszy raz będzie próba. Jestem ciekawa, czy będzie lepiej słychać tak w ten sposób. I słuchajcie, obiecałam Asi filmik o odchudzaniu i spisałam tu kilka rzeczy wcześniej i w jednym z filmików troszeczkę też wspomniałam, ale od razu do rzeczy. Dzisiaj na przykład przed chwileczką wróciłam z siłowni, ugotowałam dobrą zupkę z samymi warzywami. To jest bardzo ważne, żeby jeść dużo warzyw, kochani, jak się odchudzamy albo jak... Po prostu dbamy o siebie. Już ja nie mówię nawet, że się odchudzamy. Po prostu należy o siebie dbać. To jest moje główne przesłanie, bo ja już nie myślę, żeby się odchudzać. Naprawdę. Bo potrafię też zjeść i poczucia w ciągu dnia. No, co się tu oszukiwać. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważne. Woda z cytryną. Piję tego bardzo dużo, latem o wiele więcej. Teraz jak jestem zabiegana, bo pracuję teraz wieczorami kilka godzin. Więc czasami zapominam, ale woda z cytryną to jest najlepsze, co możecie dać dla swojego organizmu. Także o, piję razem z wami wodę z cytrynką. Także słuchajcie, zapraszam, naprawdę. Pijemy teraz całą masę różnych rodzajów soczków i oręża i Coca-Coli. To nie jest dobre. Woda z cytrynką. I teraz tak konkretnie, bo to w telefonie, a mam 85% pamięci już zajętej w telefonie. Zawsze mi się tak wydawało, że miałam tendencję do tycia, chociaż to wcale nie musi być tendencja do tycia, tylko tak jak wcześniej mówiłam, było to po prostu emocjonalne zajadanie. No po prostu miałam, jako dziecko miałam, czy może nie dziecko, tylko jako 15-16-latka, kiedy mama wyjechała do Stanów i nie miałam takiego poparcia w dorosłych, tak jak mówiłam, więc po prostu zajadałam te emocje pończuchami i dlatego wtedy przytyłam. Następne to jest po prostu niezdrowe odżywianie się. Słuchajcie, teraz jest tyle tej chemii we wszystkich produktach. Ja to staram się uważać, w ogóle nie jem dużo mięsa. Słuchajcie, i nie jestem jakiś taki health freak, żeby jeść na przykład, nie wiem, same zielone warzywa. No, nawet szczerze mówiąc, na to mnie nie stać, na taką dietę. Ale co? Na przykład jem. Staram się przynajmniej w 90% jeść ciemny chleb. Czasami też zdarza mi się zjeść jasną bułeczkę, ale z reguły jest to ciemny chleb. Lubię masło, ale ograniczam to masło. Cukier używam do herbaty i do kawy. Co jeszcze, kochani, na pewno problemem w nadwadze będzie zawsze brak ćwiczeń. Także trzeba sobie obrać cokolwiek, czy to będzie chodzenie, czy spacerowanie, czy bieganie, czy jazda rowerem, czy wrotki, czy rolki, czy narty, czy łyżwy, czy pływanie, cokolwiek to będzie. Chyba, że ktoś pracuje, nie wiem, wysiłkowo 8 godzin, no to wtedy rzeczywiście nie ma sensu iść i jeszcze. Ale wtedy to można iść na przykład na spacer, albo zapisać się na basen i po prostu tam pomalutku sobie popływać. Naprawdę, to jest ważne, żeby to było przyjemność połączona z takim dbaniem o siebie. Nawet jeżeli to będzie na przykład spacer godzinny po lesie z głębokimi wdechami i po prostu się porozciągać w tym lesie, to też należy do ćwiczeń i do dbania o siebie. Słuchajcie, pamiętam, ja nie całe życie chodziłam na siłownię, zaraził mój były facet mnie po prostu zaraził, któregoś, nie wiem ile miałam lat, 22, 23, któregoś raz zabrał mnie na siłownię i od tamtego czasu nie chodzę przez cały czas na siłownię, potem było długo, długo przerwy, na Florydzie chodziłam na siłownię, a tutaj już od kilku lat chodzę i czasami zrobię sobie jakiś miesiąc przerwy. Ale jestem przez cały czas, staram się przez cały czas być zapisana na siłownię. Teraz tutaj jestem zapisana u chłopaków na Żelaznej, jest bardzo fajnie. Wcześniej chodziłam na Warszawską. Na Warszawskiej bardzo lubiłam, dlatego że tam jest z basenem, z tym, że tam jest bardzo drogie. Tam karnet open kosztuje chyba 170 zł. W tej chwili płacę za siłownię 90 zł. Także też naprawdę polecam. Zapisujcie się, kochani, na siłownię, z tego względu, że to jest taka moja motywacja, że w coś zainwestowałam, więc szkoda mi, nie? A jak nie zainwestuję w coś, to wtedy, o, może mi się nie chce.
Chociaż u mnie już nie ma takiej opcji. Nawet jak nie jestem zapisana na siłownię, to wtedy nie biegam codziennie, bo jak na przykład leję teraz przez ostatnie kilka miesięcy, to wtedy nie biegam. Ale tak, czy zimno, czy nie zimno, czy się źle czuję, czy niedobrze, jeżeli nie dam rady biegać, no chyba, że mam migrenę albo jestem, nie wiem, bardzo źle się czuję, to wtedy nie pójdę. Ale idę na godzinę czasu do lasu, porozciągać się, powdychać świeżym powietrzem. To jest po prostu mus. No trzeba, kochani. Trzeba, no bo siedzimy z zamkniętymi oknami, wydychamy dwutlenek węgla, nie wietrzymy, słuchajcie, tych naszych pomieszczeń. Także pamiętajcie, po prostu trzeba iść się wywietrzyć, odwietrzyć, przewietrzyć. Zatkało mnie trochę. Dobra. Słuchajcie, rzuciłam palenie, rzuciłam palenie. Jak miałam 30 lat i przytyłam 30 funtów, to jest około 15 kilo, to jest bardzo dużo. To już w kilku filmikach mówiłam. I właśnie wtedy, to był taki przełom mój, w wieku 30 lat przestałam imprezować. Moje marzenie zawsze było tańczyć w teatrze, więc gdzieś tam się przełamałam jakiś lęk, zaczęłam tańczyć, spełniać jakieś moje pasje. I gdzieś w tym samym czasie właśnie też rzuciłam palenie, bo wtedy nie tańczyłam teatrze, bo przytyłam te 15 funtów, 30 funtów. Ale wtedy po pierwsze zaczęłam samodyscyplina, zaczęłam budzić się o 6 rano przed pracą i zaczęłam godzinę czasu biegać. W ciągu kilku miesięcy to wszystko zrzuciłam. Drugi raz przyjechałam, słuchajcie, kiedyś do Polski. Nie wiem, czy to moja mama była chora i przyjechałam jej pomóc. W każdym razie przyjechałam z taką książką, żeby pracować, zrobić tą dietę razem z książką. Książka jest. Czy to się nagrywa? Chyba się nagrywa. W każdym razie książka była napisana przez lekarza, nie pamiętam jakiego. I tu miałam, ja nie wiem, chyba 10 dni, to około 2 tygodni wytrzymałam. Słuchajcie, naprawdę, tam były same owoce, warzywa, chyba płatki owsiane, ryż, ale w ogóle nie było chleba, w ogóle nie było masła, w ogóle nie było cukru, w ogóle nie było słodyczy. No mówię, w ogóle nie było chleba, no ale to wtedy naprawdę małe ilości i dużo herbat i dużo soczków robionych z sokowirówki. Następna fajna rzecz, kupcie sobie sokowirówkę i róbcie sobie soczki, bardzo zdrowa rzecz. Można sobie zrobić na przykład owsianki, a mleka też jeszcze wtedy nie jadłam, ani produktów mlecznych. Owsiankę, nie wiem, starkować sobie jabłuszko do tego, trochę cynamonu, słuchajcie. Można poeksperymentować po prostu z przyprawami. Wtedy schudłam bardzo dużo. Wtedy wróciłam. Pamiętam, dostałam bardzo fajną rolę jako tancerka. Miałam zajebistą jedną scenkę, taką fajną. Jedna z głównych tancerek, jak Kiss Me Kate, to był taki show. Kiss Me Kate. To jak wróciłam, to naprawdę wszyscy szczena. A jeszcze jaki przypadek, bo wróciłam i oni już byli gdzieś tak w połowie do wystawiania musicalu. Ja wcale nie miałam być w tym musicalu. I słuchajcie, zaszłam do teatru, żeby powiedzieć, że już jestem, że może w przyszłym roku będę z nimi tańczyć. I się okazało, że jedna z głównych tancerek właśnie odpadła, bo miała pogrzeb w rodzinie i nie mogła i od razu, ale się tak cieszyli, jak przyjechałam. Gdzieś mam jeszcze płytkę z tym showem. Także to takie moje małe sukcesy w odchudzaniu. Też na pewno jeszcze ważne wtedy było w tym moim odchudzaniu, jak przyjechałam do Polski, takie moje intencje, takie moje modlitwy, dlaczego chcę schudnąć, tak? Dlaczego, z jakiego powodu chcę schudnąć, tak? Znajdź sobie faceta, czy po prostu mieć zdrowe życie i być zdrową osobą, zdrową i silną, bo chcę żyć dla mojej rodziny, bo mam jakieś cele, mam jakieś pasje, prawda? Chociaż dla facetów też chudłam. Więc owoce, warzywa, jakieś zdrowe herbatki. Ja już wcześniej mówiłam o moich suplementach. Olej, zawsze zapominam, olej z konopi rano. Nie siemię lniane, tylko błonnik witalny. Słuchajcie, nie wiem, dużo wody z cytryną. No kochani, co mam wam powiedzieć? Zajadanie emocjonalne. Przez to przechodzą prawie wszyscy w tej chwili. Zajadamy samotność, zajadamy smutek, zajadamy stres. Organizm mówi, chce mi się pić, a my to interpretujemy, chcemy się jeść, kochani. Czasami jak poczujesz głód, wstań i po prostu wypij 2 szklanki wody zamiast tego i zobaczysz, czy dalej będziesz głodny.
Co tam jeszcze? A, słuchajcie, grejpfruty, no na Florydzie było o wiele tańsze, mogłam sobie pozwolić bardziej, to są dosyć drogie grejpfruty, ale też polecam grejpfruty, dużo zielonego, mało słodyczy i jeszcze raz, spacery, rowery, rolki, taniec, jeżeli lubisz tańczyć, zapisz się na miesiąc gdzieś, nawet jak to będzie 2 razy w tygodniu na jakieś tańce. Jakieś zioła oczyszczające można spróbować. Słuchajcie, ja na dany moment w zeszłym roku byłam bardzo chuda. W zeszłym roku ważyłam 63, 64, czasami 62. To już ludzie mówią, że już nie, ja mam 46 lat, już mi zmarszczki zaczęły wychodzić. W tej chwili ważę około 70, ale chodzę na siłownię i mam w sobie dużo mięśni. Także na dany moment ważę około. Jeżeli jestem dla kogokolwiek inspiracją, to jest mi bardzo przyjemnie, żeby na 46 lat wygląda tak, jak wyglądam i ważyć około 70 w tej chwili ważę. Słuchajcie, wiecie, co to jest też ważne? Naprawdę, w takim zdrowiu pokazywałam wam kiedyś, nie będę wstawała, nie będę się oczepiała. Kartkę z emocjami. Być świadomym swoich emocji i być świadomych swoich potrzeb. To jest następna karteczka. Przeszłam przez taki kurs. Na początku być świadomych, o czym myślimy, potem jakie emocje mamy w ciele i następne, co za tym idzie, lista potrzeb. Słuchajcie, ja przeczytam wam kilka potrzeb. Na przykład potrzeby fizyczne, potrzeba powietrza, pożywienia, wody, odpoczynku, dotyku, bezpieczeństwa finansowego, kontaktu z samym sobą, autentyczności, uczenia się, jasności, świadomości, samorozwoju, szacunku dla siebie, prywatności, osiągnięć, spójności, stymulacji, pobudzenia, zaufania. I to są też podzielone potrzeby na potrzeby fizyczne, kontaktu z samym sobą, związku między ludźmi, autonomii, związku ze światem, radości życia. Radość życia, zabawa, humor, potrzeba radości, łatwości, inspiracji, prostoty, potrzeba autonomii, potrzeba wolności, spontaniczności. Niezależności, tego mi często brakuje, dlatego wychodzę na podwórko i po prostu wtedy sobie pozwalam. Oraz lista potrzeby związku między ludźmi, słuchajcie. To są potrzeby wsparcia, wspólnoty, kontaktu z innymi, towarzystwa, bliskości. Czasami po prostu potrzebujemy, żeby ktoś nas przytulił, a czasami wcale nie potrzebujemy, żeby ktoś nas przytulił, nie? Szacunku, empatii. Ja potrafię dać empatię i też czasami potrzebuję, ktoś coś do mnie mówi, ja mówię, ja tylko wiesz co, w tym momencie potrzebowałam empatii, nie chcę, nie słyszę żadnych rad, tylko chcę, żeby ktoś mi po prostu dał empatię, chcę, żeby ktoś powiedział w tym momencie, wiesz co, ja wiem dokładnie, przez co ty przechodzisz. Miłości, zaufania, intymności. Także kochani, świadomość tego, swoich emocji i swoich potrzeb też wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne, ale też i na zdrowie fizyczne. Wtedy te emocje nie osiadają się w ciele i nie zajadamy i nie spychamy tych emocji na dół, tylko pozwalamy sobie na te emocje, pozwalamy poczuć i te pozytywne, i te negatywne. Chociaż te negatywne, jeżeli tak naprawdę przestaniemy na moment myśleć i poczujemy, co czujemy w ciele, one może troszeczkę niewygodne są, ale da się znieść. Słuchajcie, pestki na przykład. Jedźcie pestki zamiast cukierków, czy łóżcie sobie, nie kupujcie tych gotowych, tylko łóżcie sobie te pestki. To też jest jakieś zajęcie jakimś jedzeniem, a nie jest na przykład, że jemy jakieś cukierki czy ciastka, nie? Na przykład tak oglądamy filmy. Chipsy, kochani. Wiecie, ile chipsów jest soli? Wiecie, jakie to jest tuczące? Także, kochani, dbamy o swoje ciało. Ja wam mówię, że ja chodzę na siłownię prawie codziennie, a jeżeli nie, to biegam. I następna rzecz, czym się myjemy, słuchajcie, też jest bardzo ważne. Ja tak lubię gąbkę i lubię bardzo się skrobać cała. Mi koleżanka będzie: Natalia, co ty robisz? Wysuszysz swoje ciało. Więc kupiłam sobie jakieś takie delikatne mydełko. Szoruję się codziennie, aczkolwiek tak, żeby zeskrobać całą skórę, to tylko raz w tygodniu. Także i tak intuicyjnie, kochani, odpowiedzcie sobie czasami, co nasze ciało chce od nas. I jeżeli nie będziemy się zapychać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie.
No bo tak, no bo możemy być uzależnieni, słuchajcie, od jedzenia, od narkotyków, od alkoholu, od seksu, od związków, od miłości. I to wszystko jest taka ucieczka od samych siebie i ucieczka od swoich emocji, kochani. Więc naprawdę trzeba słuchać siebie, nie uciekać od siebie, spędzić to godzinę w samotności gdzieś w lesie i słuchać swojego organizmu. Co ci twój organizm mówi? Czy potrzebujesz cytryny? Czy potrzebujesz buraczka? Czy potrzebujesz na przykład kapusty kiszone? Teraz jest zima, słuchajcie, czasami naprawdę aż mi ślina leci, tak potrzebuję czegoś kwaśnego. Albo czasami siedzę i mam ogromną ochotę na coś ostrego. No na słodkiego oczywiście też, ale... Czy czasami, nie wiem, na jabłko mam ochotę, na jakiś soczek. Teraz miałyśmy z mamą skowirówkę, się popsuła, więc następną moją rzeczą, pierwszą z jedną z moich rzeczy, które teraz kupię, to będzie skowirówka, słuchajcie. Soczki, najprostszy soczek, marchewka i no różnego rodzaju można dodać owoce, ale marchewka i jabłko. Tak. Słuchajcie, kochani, jest 16 minut. Ja się dziwię, że temu wciąż telefon nagrywa. Buziaczki, buziaczki, to jest filmik o diecie.